Hej, hej, moi kochani, witam was serdecznie, Hanta tutaj i kolejny odcineczek Asasyna. Niespodziewanie straciliśmy, kurwa, wszystko, co tylko się dało stracić, bo czemu by nie? Z nagły zwrot akcji, tak, bardzo łatwo było nas pozbawić wszystkiego, łącznie z tym, że nie mamy nawet, kurwa, stroju, no ale tam chuj. No nic, szukamy Vayne'a, bo Vayne gdzieś tutaj podpierdalało mu coś i zaczął gdzieś tam biegać. Ja już to sobie zacząłem ten, pomału. Jesteśmy na Isla Providencia. Tutaj. I... Tam już sobie jedną synchronizację zrobiłem, ale będziemy tu łazić dalej. Zadaniem pobocznym jest tutaj oskurować 3 zwierzęta. Ciekawe, jakie kurwa znajdę. Co, on śpiewa jakiegoś Johnny'ego Cash'a, czy co? Tak to brzmi. Dobra. Przejdziemy tu. Pewnie coś tu znajdziemy tak z dupy, na 100% po prostu. Dobra, chyba nie ma sensu wszystkiego tutaj po kolei przeszukiwać. Później sobie to zrobię. No, jakieś ruiny są. Na pewno coś tu znajdę. Albo tu się okaże, że tu jest obserwatorium. Będzie śmieszne. Madness? Nothing mad about a man fighting to survive, is there? I mean you no harm, you corker. Now let's work this out like gentlemen. Oh, God! I've got a bleeding headache on account of your jabbering. Now stay back and let me live in peace. I would if you stop filching the food I gather and the water I find. I'll stop nothing till you bring me back in blood. You was the reason we were out looking for slavers. And you was the reason Jack Rackham took my crew. Twoją zagwogę? A moją? To w ogóle był mój statek, nie? Hello. Dobra, to sobie zbierzemy. Tu jest jakaś skrzynka. Porobimy to. I weźmiemy teraz, znajdziemy ten... No, to coś tam, ten kluczyk Majów. Okej. Okej, ciekawe, że ma to ukryte ostrze, ale... Aha, ma go, tak? Związany w takich sznurkach. Tak, dobra, mamy kolejny kamień. Jeszcze jeden tutaj jest w ogóle na tej wyspie. W każdym razie... Zbliżamy się do tych, żeby odkryć skarby. Gdzie ten kurde debil? O, fuck, tutaj nie ma wejścia. Ale czekajcie, potem powinno się dać wejść, nie? Nie? A, potem się już nie da wejść, tak? Zajebiście. Co do ciężkiej cholery. Jeszcze raz. Czemu po tym mogę wejść, po tamtym już nie? Nie ogarniam. Tutaj trzeba chyba było przejść, a nie tamtędy. Co, on skoczył do wody? Aha, faktycznie spierdziela. O co tu chodzi? Dobra, synchronizujemy sobie oczywiście. Na 100% oni coś tu znajdą przez przypadek. Jeszcze się okaże to obserwatorium faktycznie. W ogóle będą jaja. Chociaż z jednej strony szkoda tak ten, nie zbierać tego, a z drugiej strony szkoda marnować mi czasu. Dobra, później i tak mogę się tu przenieść szybko, więc... Więc tak to zrobimy. O, krokodyl.
Nie o to mi chodziło, chciałem na tą jebaną gałąź, kurde, skoczyć. Czy właśnie ktoś zaczął czymś wiercić? Chodź tu, krokodylu jeden, ty. Chodź tu. No, dlaczego nie można go zaatakować? To jest dopiero głupie. Chciałem go zaatakować, ale nie mam kurwa czym. Rzuć przedmiotem. Co, nożem mam rzucić w niego? Nic to nie, dobra, pierdolę te cele poboczne. Coś tam w ogóle strzelało, w sensie on chyba strzelał. Ktoś właśnie zaczął borować ściany. Oj, co tu się dzieje? I said not to follow! Jesus, you've lost your head, man! It's a fair exchange for finding these flintlocks and grenados. Listen, Vane, we can hunt with those guns. And I mean to! Pojebało gościa, no. A lubiłem go. No, ale go pojebało. Dopadnij Vane'a. Co to miało być, przepraszam bardzo? Ledwo się wychyliłem, a gość kurwa mnie zastrzelił, wziął w chuj. Nie wiem za bardzo, jak strzelić w tą beczkę z prochem. Spróbuj mi tutaj uciec. Tak, raz strzelił i już nie strzela. A, no oczywiście. Nie wiem, gdzie on polazł. Pewnie na drugą stronę tego, o, właśnie. And I'll be damned if I let you drag me into another. You keep this up, and I'll have to kill you, Vane. Bloody try, by all means. Pewnie, czy nie wiem, co on robi. O, fuck, tak właśnie się zastanawiałem, czy on nie będzie w to strzelał. Tu jakaś kurwa puma jest, ty. Co mam tu zrobić, żeby nie zginąć? A na tej zasadzie. Dawaj tą pumę. To się przyda. Ogólnie. Mam tam krokodyli, to ja mam chuja chyba. Czarny jaguar się przyda. Tu i tak nic nie zdobędę. Tam więc jakaś mapa skarbu jest. Zobaczmy, czy tu nie ma następnych tych pum. A, jest krokodyl. To jebać go. Natomiast tutaj widzę chyba jest ten. Tu jest ta mapa, o właśnie. Ją sobie akurat zbierzemy. Tak, dupie to mam, kurde, gdzie to jest. Później będę się temu przyglądał. Ale nie, nie pierdziel. Właśnie tutaj, bo to się da zrobić. I idziemy gdzieś dalej. W ogóle skąd on, kurwa, mnie widzi, skoro go tu nawet nie ma? No i dotarliśmy do jakiejś świątyni. Jebaniec. No tak, Edward nie jest Irlandczykiem, tylko Walijczykiem, o tym zapomniałem. No i mam go jednak zabić, no dobra, spoko. Granat jakiś rzucił. Aha, chciałem po tym wejść, a się nie da. Okej, on sobie strzela, ale nie wiem w co, bo trzeba patrzeć na ten cholerny jego znacznik. O, na przykład teraz będzie strzelał, tylko że przecież do niczego nie strzelił, bo mnie nie było w zasięgu. Nawet nie wie, gdzie ja jestem. No, nie udało się. You goddamn fucking knave, Vane!
Nancy boy, you're done half a fucking job. Fucking hell. Is this my reward for believing the best about men? For thinking that a bilge rat like you could muster up some fucking sense once in a while? Maybe Horner Gold was right. Maybe the world does need men of ambition to stop the likes of you from mucking it all up. Or maybe you just don't have the stones to live with no regrets. Don't save me a spot in hell, Shankar. I ain't coming soon. No i co? I tak przyszliśmy tam, nic się nie stało. I o, wróciłem. O, jest statek. Fajnie. Nie wiem, dziwnie jest prowadzona tutaj fabuła i szczerze mówiąc... Naprawdę dziwnie jest momentami prowadzona tutaj fabuła. Tak jest tak niespójna dla mnie. Nie wiem. Jakoś tak przekombinowana po prostu jest. O, tak bym to powiedział. Wielka inegua. A, czyli wróciliśmy to jakby do domu, tak? Damn canny, Captain. As is taking back my brig from this pillock. Once again, I thank you both. O, to szybko się ten... Szybko się wyjaśniło. Billy Huff didn't last 2 months with your ship before he came limping back to Nassau. Took the pardon straight away. I had to, lads. That Rogers was onto me from the first. Hold your tongue, Rackham. Sprzedajcie go za tego, jako niewolnika. Still chasing your elusive fortune. Aye, and I'm close. I've heard the Sage is sailing out of Kingston on a ship called the Princess. Put your ambition to better use, Kenway. Find the Sage with us. I've no stomach for you and your mystics, Mary. I want a taste of the good life. An easy life. No one honest has an easy life, Edward. And it's aching for one that causes the most pain. All right, Rackham. Back to retirement. To gdzie go zabierają? No dobra. Jak widzicie, wielką inagułę mam zrobioną. Ale można sobie tą posiadłość swoją rozbudowywać. A, w sumie to można by posprzedawać. Czy mi się wydaje, czy połączenie mi wróciło tak znikąd? Nie jestem pewien. Napraw statek, o. To na pewno. Jezu, naprawa statku jest tak kurwa tania. What the fuck? Sprzedaj ładunek, sprzedaj cukier. Rum. W ogóle rum i cukier od razu są załadowane jako całość do sprzedania. Tutaj na przykład takie płótna nie, ale płótno mi nie jest potrzebne, bo już patrzyłem. Mogę to sprzedać, jak najwyżej to sobie albo kupię, albo... Metal jest mi tylko potrzebny i drewno. Albo po prostu coś obrabuje jeszcze. Dobra, no z czasu mamy sporo, więc możemy wbijać na statka. I do góry. Nie wiem, gdzie jest ten ostatni klucz. No trzeba by to gdzieś poszukać, sprawdzić. O, teraz się wszyscy cieszą, a wcześniej to mnie kurwa wykiwaliście. Chuje. To jest w chuj niespójne. Okej, okay, menu szybkiej podróży, zobaczymy. Do Kingston chyba będziemy płynąć, nie? No, to mamy wielką inagułę. A tu mamy Kingston. A zobaczmy sobie tutaj, o. Jak ładnie. Tutaj coś jest, proszę bardzo. Co się będziemy bawić w pływanie statkiem, jak możemy zrobić to w ten sposób? W sumie nawet nie musiałem na statek wchodzić po to. W sumie nie musiałem. Ale zawsze to jest takie, wiecie, a może coś na tym statku się odpalić? Ulwie, może jakaś kacceka będzie. No, to jak widzicie, jeszcze niewiele mam zrobione. Wiesz, trochę coś tam próbowałem, nie? O, trochę próbowałem zrobić, ale niezbyt dużo. Aż tak na pewno jakieś tam zlecenia, zabój pozostawały i tak dalej, ale walić to nie będziemy tego robić teraz. Tu jest ta cholerna szanta, która mi zawsze ucieka. Ej, kogo my tu mamy? Wyobraź sobie moje zdziwienie. Więc kogo my tu spotkamy? A to Adam. Tell him what you told me.
I haven't seen the princess for 8 weeks or more, meaning she may soon be back. What else? I thought this buck belonged to the other man who was asking about the princess this morning. So I told him that... What other men? Hottie sailor in plain rags, and a gent with a scar just here. Ah. Where have they got to? Not that. Staying just round the corner, they said. Mm-hmm. Ci gdzieś tu się kręcą, tak? I grew tired of chasing these fantasies of yours, Edward. As does the crew. Hang in there, man. We're getting close. Dla mnie to jest takie wszystko niespójne. No, sorry. W sensie, no właśnie, ta załoga... Jaką oni mają motywację, tak? Jaką Edward ma motywację, czy Ade, czy ktokolwiek. Jesteśmy tak naprawdę takimi asasynami. W ogóle nie jesteśmy asasynami. A przynajmniej odzyskaliśmy wszystko. No, przydałoby się, żeby właśnie ktoś tu podszedł do nas. Ten się absolutnie nie skapnął. No chodź, że podejść tu, kurde, jak mnie to wkurza, jak oni się beznadziejnie rozglądają, a później w ogóle nie przychodzą, to jest w ogóle już w chuj irytujące. Już najpierw ten dzwonek, kurczę, wypierniczyć stąd. Okej, okay, to było ładne. Przyznacie. Dobra. Teraz się rozglądajmy dalej. Tam mamy jakichś gości, tu mamy jakiegoś gościa. Są krzaki, chyba pójdziemy do krzaków. O, tu są jacyś ludzie. Chyba nikt nie będzie tego widział. W ogóle chyba już jesteśmy któryś raz na tym terenie, nie? Nie jest teren tego gościa, który właśnie jest handlarzem niewolników, co Rogers dla niego pracuje, tak? Ja mam właśnie Hornigorda i Rogersa, ale to nie wiem, czy ten stary, czy on w ogóle żyje, nie żyje, nie mam pojęcia w tym momencie już. Co miś templariuszy chciał się z nim układać, właśnie tego mędrca kupić, nie? A wtedy się, i chcieliśmy go wtedy uwolnić, tak, pamiętam już. Byliśmy tu. Tu jakiś gość idzie. No zobaczymy, czy on tu podejdzie, nie podejdzie. Okay, tamto się rozglądał, ale stwierdził, że jednak nie. Okej, tu jakiś ziomek poszedł. O nie, poszedł do innego dzwonka. Demet. To chujowo, ale dobra, trudno. Pójdą tam. Oni tak naprawdę, wiecie, nie wiedzą, gdzie ja jestem, więc oni się zaczną rozglądać, ewentualnie będą sprawdzać krzaki, ale... A oni tam... Widzę, że kurwa nikt nie reaguje tak w ogóle, nie? Super. Dobre mają te sygnały dźwiękowe. Albo nikt nie słyszy, albo nie reagują po prostu. Mają wyjebane. Nie, będzie jakiś debil znowu dzwoni, kurwa. Już 10. raz w tym tygodniu. Nope. Nikt ci nie pomoże. Nikt. No, tam mamy tego gościa i to mi się nie podoba. Ale na razie go tam nie trafię. A może jak będę tutaj bliżej, to by się już dało. Kurwa, no za daleko poszedł. No, przypuszczam, że oni będą gdzieś tu. Czy on wie, gdzie oni są? Gdzie ten koleś stamtąd nie idzie? Dammit, gdzie on jest? O, jest! Tak chciałem mu zrobić. W sumie można iść drugiego też zrobić tak i popatrzymy, co się będzie działo. O nie, oni poszli ze sobą walczyć. Nie, o to mi chodziło. Fuck. Dobra, ten teraz powinien zejść na dół. O, shit, zleciał. No i świetnie, zawiesili się na schodach. Dobra, wiecie co? Jeszcze jednego. Tego na przykład dużego. Jezu, jak zrobił. Jak niedźwiedź, kurwa. O, granat, idealnie. Zajebiście, niech wybuchnie. Kurwa, cunęli się.
Chuje. O, ten też rzuca granat idealnie pod kumpli wszystkich, zajebiście. Kurwa, odsuwają się. Czemu się odsuwają tych granatów? To jest irytujące. A uwielbiam po prostu patrzeć, jak oni się kurde zabijają nawzajem. Kiedyś to faktycznie oni sporo robili, a teraz gówno. Dobra, ja sobie podejdę tu. Przy okazji można poprzeszukiwać i zawsze coś tam możemy sobie odzyskać. Dobra. Weźmy sobie teraz już te usypiające. No co ty kurwa chłopie, pojebało cię, sam ich zabiłeś. Co za kurwa, alarm kurwa, no jasne. Już sam ich pozabijał przed chwilą. Za kurwa debil. Dobra, tego już mi nie potrzeba. Gdzie oni kurwa są? O, jest, idealnie, nareszcie. Horny Gold to jest ten z blizną, a Rogers... To jest mędrzec? Nie, Roberts to jest mędrzec. A Rogers to nie wiem, który jest. Wezmę to tylko... Aha, nie możemy, oczywiście, nieważne. Torres tells me that blood is required for the observatory to properly function. How do you mean, sir? If one wishes to use the observatory to, say, spy on King George, then one would require a drop of the king's blood to do so. In other words, a small sample of blood gives us access to a man's everyday life. Does Torres mean to spy on me, then? For I've just given him a sample of my blood. As have I, Captain Hornigold, as will all Templars. It is a measure of insurance. Mm-hmm. Trust, I reckon. Yes, but fear not. Torres has shipped our samples to a Templar safe house in Rio de Janeiro. We will not be the observatory's first subjects, I assure you. Aye, sir. I suppose it's a small price to pay for what the Templars have given me in return. Precisely. Governor, when you hunted... Czekajcie, czekajcie. A to nie jest tak, że Torres jest u nas? W sensie, że my Torresem ten? Czy nie, Torres uciekł wtedy? Nie, chyba Torres wtedy chyba tutaj uciekł nam. Tak, faktycznie my go zostawiliśmy. Dobra, to ma sens. Take a pardon and return to England penniless but free men, or be hanged by the neck until dead. Just as you did in Nassau. Precisely. A pity Commodore Chamberlain did not live to see my thorough success. It's not like you to gloat, Rogers. We all deserve a moment, don't we? Kurde, Rogers, co mi się coś kojarzy, czy czasem nie było w którejś części też Rogersa? W Rogue'u może? Nie wiem, no trzeba by, kurczę, prześledzić sobie całą tą tutaj sytuację, kto, gdzie, co, ale to dopiero chyba po zakończeniu tej gry sobie takie rozkminy zrobię, no żeby sobie nie spoilować, że o, za chwilę zabijesz kogoś tam, nie? Oczywiście. Co za gówno. Aż z drugiej strony Rogers to jest takie dosyć popularne nazwisko. A tu mam jakieś ziomeczka i nara. Nie chcę, żeby mi przeszkadzał. O nie, tamten. Chuci w dupę. Kurwa, naprawdę, z przyłożenia będzie do mnie strzelał. I w ogóle wyjebane ma na mnie, świetnie. Okej, teraz już mnie nie widzą. Naprawdę, powinien być jakiś system do tych właśnie strzelców, bo to jest idiotyzm, że tak podbiegasz pod krawędź i hej, nie możesz nic zrobić absolutnie, bo twórcy nie przydzielili jakiegoś kurwa systemu, żeby takiemu strzelcowi coś zrobić. Po prostu się zatrzymujesz w miejscu, czekasz, aż dostaniesz kulkę z przyłożenia, kurwa, w łeb. Brawo!
Nic się nie dzieje, kurde, mogliby coś mówić, nie? Coś tam sobie gadają, ale chyba nic takiego, co by nas interesowało, bo nic nie słychać. Jej. Jakieś kukły w ogóle mają. No i do następnego zakazanego obszaru będziemy wchodzić, za chwilę widzę. Też średnio fajnie. No, skadże. Miałeś na gałąź wskoczyć. Co za paściarz z niego. Nie trafił w krzok. Nie trafił. Po prostu nie mógł trafić. Grandmaster, welcome. Buenas noches. What have you learned? The princess was taken by pirates 6 weeks ago. And so far as we know, the sage Roberts was still aboard. Very good. It is something, though. And what tu jest Torres. Are we taking to recover the princess from these pirates? Captain Hornigold has dispatched some of his best men to ensure the sage's capture. What of the sage's present location? Do we know? Africa, Your Excellency. Africa? By God. The winds do not favor that route. I concur, Grandmaster. I should have sailed there myself. One of my slave galleys would be more than capable of making it. Bardzo chętnie chciałbym, ale kurwa nie mogę go tak śledzić cały czas. No jasne, jeszcze kurde będę teraz z nimi walczył. Zajebiście. Zwracasz zbyt dużą uwagę. Chuj ci w dupę, gro, naprawdę. Kurwa, chciałem ich ominąć tak, żeby nie iść tuż za nimi, a to kurwa było czterech gości w jednych krzokach. Nie ogór, nie om. Kurwa, nie zdążyłem jeszcze ruszyć, gro. Hello. Tam w ogóle zakopują w tych krzokach jakieś ludzi. I should have sailed there myself. One of my slave galleys would be more than capable of making a swift journey. Slave galley? Captain, I asked you to divest yourself of that sick institution. I failed to see the difference between enslaving some men and all men. Our aim is to steer the entire course of civilization, is it not? A body enslaved inspires the mind to revolt. But enslave a man's mind and his body will follow on. A fair point, Grandmaster. A oczywiście, to samo. Zwracasz zbyt dużą uwagę, bo najebaliśmy tyle tych kurwa strażników, że nie ma żadnej logicznej drogi przejścia między nimi. Jej! A kurwa. Okej, zobaczymy, czy teraz się coś uda. Już tutaj przelazłem. O Boże. No, ha, come on, bo za chwilę znowu będę miał faila. Oczywiście. Dobra, dawaj przez to. Nie, wcale mnie nie widziałeś. Okej, okay, zakończono sukcesem, nareszcie. Jesus, co to miało być? Where in Africa are we looking? Principe, sir, a small island. We've sent two of our best men, Burgess and Cochran. Privateers with fast ships and firm hearts. Aha. Aha. Edward Kenway! Imagine my surprise at seeing your jackdaw anchored there. Have you heard all you came to hear? Will you now rescue the sage from our clutching hands? A pox on you, traitor! You sold us downriver. Because I found a better path. The Templars know order, discipline, structure. But you never could fathom these subtleties. Goodbye, old friend. You were a soldier once, when you fought for something real, something beyond yourself. Luzik. Nie tylu się zabiło, nie? Może byś tak rzucił te bomby. O, gratuluję. Zajęło ci dosłownie, kurwa, tylko trzy razy musiałem, kurwa, rzucić te bomby, żeby faktycznie je rzucił. Spoko. Długo mu to nie zajęło. Procesy myśleniowe u Edwarda coraz lepsze. Okej, 7 naraz przeciwników, fajnie. I co teraz? Opuść ten obszar, ukryj się. Co? Czemu nie mogę ich dogonić, wszystkich pozabijać? No i Kawkę rozpoznał, no. I on miał prawo rozpoznać Kawkę, bo kurwa, no widział, że to moje, ale ci inni pozostali nie bardzo.
Kawka się w chuj zmieniła, odkąd był to bryg, na którym mnie uwięziono. Dobra, misja ukończona. Dobra, jebać tam dzwony. Ile mamy? 30 minut. Coraz, powiedzmy, że lepiej się robi, w sensie, no... Coś tu się, wiecie, dzieje, zawiązuje to jakoś, kurczę, ale do tej pory te wątki były tak rozpierdzielone. Okej, okay, mam ponad 50% synchronizacji ogólnej. Miło. 61% już mamy wątków głównych. Zostało nam 5 sekwencji do końca. I to zostało nam dosłownie jedno wspomnienie w tej 9 sekwencji. Coraz krótsze te sekwencje są i to jest jakiś taki standard. Nie pamiętam już, w którym Assassinie było tak, że pierwsze 3 sekwencje były w chuj długie na tam 8-9 wspomnień, a później były takie po 1-2 wspomnienie. To jest tak bardzo dziwaczny podział. No dobra, nieważne. Tyle w tym odcinku, dzięki wam serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film. I to tyle, trzymajcie się, bye bye, Hunta się z wami żegna. Teraz pojawiają wam się takie karty i tam są, jest mój kanał u góry teraz, tam gdzie była synchronizacja wcześniej, teraz jest logo mojego kanału, tam możecie sobie kliknąć suba, a po lewej, po prawej macie karty i tam macie inne serie z Assassinów, a w linkach w opisie filmu macie wszystkie Assassiny, które już nagrałem, także zapraszam do oglądania. Tyle, cześć.